oświetlenie stylizowane, przypominające dawne oświetlenie. No, pomnik już Państwo wiedzą, że przenosimy na narożnik. Na środku robimy fontannę wytryskową, płaską, z podświetleniem dolnym. Co jeszcze robimy tam na tym? Tej zieleni proszę tutaj, w ogóle to co jest, to nie są szczegóły, które będą w rzeczywistości. Nie do końca bym powiedział. To jest tylko zarys, jak to ma wyglądać. Zieleni będzie znacznie więcej, ale też zostawiamy część drzew wysokich, tych, które istnieją, po dwóch stronach. Na skraju. Na skraju. Mamy tutaj, ten projekt był uzgadniany już z konserwatorem, z nami, z drogą powiatową, tu jest widzę pani przedstawiciel nawet powiatu, dlatego, że jest robiona przez powiat również dokumentacja ulicy w Placu Wolności, czyli całego otoczenia i to musi być wszystko spójne. Robimy też, powodzie dzisiaj są wielkie, czy ulewy, tutaj będziemy mieli dwa zbiorniki podziemne, na około 96 metrów sześciennych wody. Czyli zbiorniki takie buforowe, ponieważ dalej kanalizacja ma mały przekrój i w innym przypadku przy nagłych ulewach wszystko by to poleciało, więc dużo jest odwodnienia liniowego na tych płytach granitowych, którą w większości będzie ten plac wyłożony, będzie odwodnienie liniowe i zbiornik na 96 metrów, dwa zbiorniki liniowe o średnicy chyba 1,20 m. Jak pamiętam, tylko nie pamiętam już ile tam długości mają, w każdym razie o takiej pojemności. Więc staramy się wszystkie aspekty zabezpieczyć w tym miejscu. Mogłaby tam powstać też działalność gospodarcza, gdyby taka była, to by było nawet wskazane, jeżeli ona spełniałaby funkcje związane z rewitalizacją. Część społeczeństwa bardzo narzeka na to, że plac został ogołocony z drzew, tak? Bo ja byłem, też mi się to do końca nie podoba, bo taka patelnia, że tak powiem kolokwialnie w PiS-u jest, zanim urosną te drzewa, to jeszcze 10-15 lat minie, tak? Więc tutaj konserwator powiedział, że po obrzeżach mamy zostawić część, nie wszystkie, wartościowych drzew, które oni ocenią, bo nie wszystkie, że tak powiem, drzewa są wartościowe w tym sensie, że te stare, które już mają problemy zdrowotne, będą wycięte. Natomiast te, które rokują, że będą jeszcze za 20 lat mogły funkcjonować, to my będziemy musieli zostawić. Natomiast w perspektywie oczywiście będzie wymiana tego nasadzenia. Tak? My już teraz, jak będziemy robili nasadzenia, to nie będziemy zasadzać wysokich drzew, tak? Tylko te drzewa niskopienne, które rosną tam do wysokości powiedzmy 3 metrów i później się przycina w koronie, tak? Więc w przyszłości na pewno nastąpi zmiana zadrzewienia, tak? Natomiast konserwator w tej chwili, w ogóle mieliśmy problem z konserwatorem, jeżeli chodzi o konserwator by najlepiej chciał przywrócić formę bruku, tak? Wybrukować ten bruk, tak? Jak pan był wybrukowany w teraz... Ale tam bruk jest przecież. No nie, Włodek, on chciał, żeby był cały wybrukowany. Ale tam bruk pod spodem chyba leży. No to najlepiej by było odkopać i zostawić. Bruk tu nie pokażemy właśnie. Tak, że tak powiem kolokwialnie porobiło, że nasze szacunki przestały być realne, tak? My ogłaszaliśmy nie dlatego, że one były nierealne do wykonania, tylko dlatego, że rynek wykonawcy się tak zmienił. My na przykład nie mogliśmy rozpocząć prac na stadionie. Te prace były planowane na wiosnę, na jesieni roku 2017. My ogłaszaliśmy 4 przetargi na boisko boczne. W pierwszym przetargu kwota, która była najniższa, to było 4 700 000. Wyczekaliśmy taki okres, który był po kampanii wyborczej i ogłosiliśmy w styczniu przetarg i udało nam się wyłonić przedsiębiorcę za 3 100 000. Więc proszę zobaczyć, 1 600 000 różnicy, tak? Półtora roku temu przetarg był 4 700 000, dzisiaj 3 100 000, czyli 1 600 000. I podpisanie umowy na taką wysoką kwotę w porównaniu z
szacunkiem, czyli z kosztorysem, jest bardzo niebezpieczne, bo zawsze służby, które nadzorują samorządy, mogą zarzucić dla burmistrza niegospodarność, tak? Lub jakieś, nie wiadomo jakie, że tak powiem, działania, tak? Korupcyjne czy jakieś inne. Bo dlaczego szacujemy na 3 miliony, a wybieramy wykonawcę, który daje 4 miliony 700? W tym roku po raz pierwszy stało się tak od wielu, od tych kilku lat, że mieliśmy szacunek na przykład na ulicę Marii Dąbrowskiej, gdzie musimy zmienić kolektor na ściekowy, tak? Nie ściekowy, tylko burzowy, czyli na wody deszczowe znane, na to, żeby widzicie Państwo, co się dzieje z wodami, tak? Zmieniamy go na przekrój metrowy, tak? Czyli na szeroki. Być może zmniejszy te zalania, bo to już będzie potężny kolektor ściekowy, deszczowy. Ale to kosztuje niestety wymiana tego kolektora i remont tego kawałka. W kosztorysach mieliśmy za 1 300 000. Po raz pierwszy od wielu lat wystartowały dwie firmy do przetargu i dzisiaj cena w porównaniu z kosztorysem spadła nam 100 000. Gdyby tak się stało tutaj, że ta cena by nam spadła, to wtedy my nie będziemy zabierać tych pieniędzy, tak? Tylko ten wkład własny, który mamy, użyjemy po to, żeby rozszerzyć ten. Natomiast jeżeli będzie cena bardzo nam rosła, to niestety być może z pewnych elementów będziemy musieli zrezygnować, tak? I dlatego robimy ten przetarg tak szybko, żebyśmy mogli zareagować w trakcie jeszcze składania projektu.